Cześć, witam w kolejnym odcinku serii Road to Homelab. Dzisiaj odcinek ciut inny, bo przyszła pierwsza paczka. Więc dzisiaj sobie rozpakujemy paczkę, zobaczymy co tam jest i porobimy pierwsze testy. Zapraszam. Dobra. Więc to jest nasza paczka. W niej znajdują się nasze serwery. 6 sztuk, po 3 w paczce, jak nie mam. I teraz musimy je rozpakować. Więc ja wracam do Was za moment i widzimy się za... Już! Ok, mamy nasze serwerki, jest ich 6. I teraz sprawdźmy, co w nich jest. I do tego sobie weźmiemy jeden na warsztat i go przejrzymy. Dobra, mamy nasz serwer. Co tu widzimy na pierwszy rzut oka? HP Prodesk. Bardzo ładnie, jest numer seryjny. Nie, to jest chyba tylko numerek, bo chyba wszystkie mają takie samo. Jakiś numer serii, tak, jest z tyłu. I mamy pierwszą wtopę. O, teraz lepiej widać. VGA i DisplayPort. A ja kupiłem Switcha na HDMI. Więc mamy pierwszy problem, ale to nic. To są przejściówki. Nie ma sprawy. To jest co? Są 6 portów USB. Wszystkie 2.0. Toż nie, tutaj są SS, nie wiem czy to widać, czy nie. Tak, SS, a SS to chyba 3.0. Jest jedna RJ-ka, zasilanie kabli nie było w zestawie. No dobra, spójrzmy co w środku. Otwórzmy. I pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to brak dysku. A miał być dysk 256, więc prawdopodobnie, jeszcze tutaj otwórzmy, prawdopodobnie, tak, mamy zamontowany dysk NVMe. Czemu to jest wtopa? Numer 2. Ponieważ ja zamówiłem dyski 4 tera na NVMe, a nasz slot jest zajęty, bo myślałem, że będzie dysk na SATA. Więc mamy dwa wolne porty SATA i ani jednego wolnego portu NVMe. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Prawdopodobnie poszukam przejściówek na PCI-ki, bo tutaj są... Spójrzmy. Mamy jedną PCI-kę 16 i jedną PCI-kę 1. Pod 16 muszę, 16 muszę zostawić wolną na w przyszłości kartę 10 giga, więc muszę poszukać, czy są karty rozszerzeń na PCI 1 na NVMe. Dobra, jedna kość RAMu to bardzo dobrze, bo to znaczy, że plan, aby przełożyć inne ósemki tutaj, aby mieć 16 na storage, się uda. Jest wiatraczek, no tutaj zbyt, nie ma nic więcej. A czytnik kart pamięci jest niepodpięty, czyli jest tylko slot na czytnik, nie ma czytnika. I ogólnie ładnie działa. Dobra, zamknijmy. Dobra, pora na uruchomienie. Dobra, więc tak. Mamy prąd. Podepnę jakąś klawiaturę sobie. Też mam klawiaturę jakąś, taką wyjętą z szafy. Będzie idealna. I jakiś monitor. Tak się składa, że mam mały 5-calowy monitorek.
który mogę do tego celu użyć. Postawmy go sobie i podepnijmy. Już tutaj mam gotową przejściówkę z HDMI na DisplayPort, ponieważ taką posiadałem, ale to muszę ich kupić więcej. Podepnijmy prąd do monitorka. I teraz tak. Mam też tutaj włączony watomierz, taki zwykły domowy, więc dam Wam potem przebitkę, ile to ciągnie prądu. Teraz spróbujmy go sobie włączyć. Włączyłem power. Coś się załącza. Pobór prądu w tej chwili 25 W, 27, zaraz będą przebitki. Włączył nam się Windows. Włączmy jakiś menadżer zadań. Spójrzmy, co tu mamy w tym. Dobra, widzimy, że tu jest procesor 3,1 giga. Podstawowa, szybkość 4,5. RAM 8 giga, no to się rozszerzy. 6 wątków, 6 korów i zużycie prądu jest na poziomie 7 W. W idle. Teraz on nic nie robi. Jeszcze zatrzymajmy ten task manager. Czy to tak? Zużycie spadło do 5 W, do 4 nawet. A teraz spróbujmy jeszcze wypiąć monitor, żeby i zużycie prądu spadło do 2,4 W w idlu bez podpiętego monitora, co uważam za całkiem dobry wynik. 4,3, 2,6. OK, czyli widzimy, że ten komputerek daje radę. Potem się zobaczy, jak to sobie poradzi w testach, ale jeden działa. Będę musiał sprawdzić wszystkie prawdopodobnie, żeby mieć pewność, że na pewno nie jest żaden wadliwy. Pewnie włączę jakiegoś live CD. Będę puszczać jakieś memtesty i sysbencze. OK, czyli komputerek działa. Pobiera mało prądu, tak jak było w zamierzeniu, w idlu. Więc pewnie za chwilkę siądę, włączę jakiegoś Linuxa, puszczę jakieś testy, memtesty czy inne sprawdzenie wydajności i będę musiał to samo powtórzyć dla wszystkich 6 maszyn, ale wstępnie zejście do 2,5 W w idlu uważam za duży sukces, więc nawet 6 takich maszyn to jest 12-15 W. Myślę, że żadna i5 by mi nie zeszła z całym desktopem do 15 W w idlu. A tutaj mamy no, aż taką wartość. Ona pewnie będzie większa, gdy podejdzie nowy RAM, bo będzie 64 GB RAMu, a nie 8. Pewnie będzie ciut większa, bo będą dwa dyski, a nie jeden dysk, ale to jest wciąż rząd wielkości 2, a nie 20. Tak więc widzimy się w testach. OK, dobra, to udało się podpiąć sprzęt. Postawiony jest tam Fedora, Live CD, wypięty monitor i teraz maszyna zada 9,1 W ciągłe, czyli z podpiętą siecią
ciągnie 10 W i mniej zejść nie chce. I teraz możemy sprawdzić czemu. Spróbujemy włączyć powertopa 9,2 W. Czy powertop reportuje podobną wartość, czy on tu nie ma mocy? Nie ma. Ok, tutaj są stany uśpienia. Widzimy, że on nie chce wejść w stan uśpienia. To jest coś, co będę musiał sprawdzić. Czyli jak nie śpi, to bierze 9,1 W. To jest coś, co... Audiokodek. Spróbujmy temu wyłączyć, co niepotrzebne. Może nie USB-ki, ale... Może nie dyski, ale... Cała reszta... To cokolwiek coś dało. Nie, dalej 9,1 W, czyli to jest coś, nad czym będę musiał popracować, czemu on się nie chce usypiać. Ale oprócz tego mamy 6 rdzeni, 8 giga RAM-u. Spróbujmy sobie zainstalować Syzbencha. No oczywiście ja nie pamiętam składni. Odpalmy teścik jakiś. Zużycie mocy wskoczyło do 31 W. I otrzymałem wynik 10 sekund. To było na sekundy czy na... Max Prime. Ok, 5500. Dobra. W takim razie spróbujmy to samo odpalić na moim rdzenie. To będziemy mieć porównanie. I na moim laptopie. Czyli na G4. G6 dostaliśmy 5550 na rdzenie 7800, a na moim lapku 10000. No to lapek widać lepszy niż mój stary rdzen 2700, ale ten wynik nie zły, jak na pobór prądu 30 W podczas testu. To jest bardzo dobry wynik. A, tylko że to jest chyba jednowątkowo, dobra, czyli jednowątkowo to on sobie nie poradzi, ale gdybym dał tych wątków więcej... Max Threads, dobra. I przy na przykład 16 wątkach to już będzie różnica, bo sobie Ryzen poradzi lepiej. Odpalmy tutaj, odpalmy tutaj, odpalmy tutaj. Zjada 80 W. Na wielu wątkach zjadł 80 W. Wynik 3100, czyli gorzej. Tutaj też 6000. Dobra. Czyli porównywalnie z moim lapkiem. Przy 4, co jest taką wartością na spokojnie. 200, 300, 3. No więc widać, że jest trochę w tyle, no ale zużywa dużo mniej prądu. Hej, szybka dogrywka. Fedora zjadała 10 W w idlu, ale to było Live CD. Jak postawiłem Fedorę na dysku, zainstalowałem, zużycie prądu spadło do 4-5 W w idlu. Po postawieniu maszyny wirtualnej wskoczyło na około 7, więc desktop z maszyną i maszyna i bare metal w idlu zużycie około 6-7 W. Jeszcze jedna szybka wstawka.
puściłem kompilację jądra linuxowego i czasy się mają następująco. Na moim laptopie z i5 11 generacji 8 minut, na moim Ryzenie 2700X 440 i na ThinkClientie 5 minut i 11 sekund. I pobór prądu przez HPK wynosił na początku 120 W, pewnie był włączony boost, a potem przez całą kompilację był 90 W. Więc to jest chyba dobry wynik w porównaniu do takiego Ryzena, który bierze mi dużo więcej prądu, a czas jest tylko o kilkadziesiąt sekund mniejszy. Dobra, wracamy. Dobra, to wydaje się, że serwer jest spoko. Ja pracuję nad tym, czemu on nie śpi, bo gdyby tutaj chciał wejść w te niższe warstwy, to byłoby fajnie, a potrafi, bo na Windowsie był w stanie zejść, więc to jest kwestia konfiguracji gdzieś, ale to już będzie innym razem. Przyszły maszynki działają, jedna działa, ale działają, zjadają, mogą zjeść mało prądu, więc nie jest źle. To dzięki, cześć.